Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. Sponsorem podcastów Żurnalisty jest Multident Bonding Center. Najbardziej popularna klinika stomatologii estetycznej w Polsce. Doktora nauk medycznych Piotra Trafidło. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Saful. Dzień dobry. Cześć. W tym roku kończysz 40 lat. Był jakiś rok taki dla ciebie, który był naprawdę przełomowy? Pomijmy serial, a taki życiowo. Kiedy czułeś, że dorosłeś albo stajesz się facetem, mężczyzną? Wiesz co, na pewno to były lata, kiedy rodziły się moje dzieci. To było przełomowe i to, wiesz, to coś takiego, że poczułem, że coś się we mnie zmienia. Jeszcze w dodatku, jak Stachu się urodził, to był straszny tłok na porodówce. Wiesz, Antek się urodził jak król. W sensie, wiesz, przyjechaliśmy na porodówkę, trzy pielęgniarki, lekarz, coś tam, wiesz, sala i tak dalej. Jak przyjechaliśmy ze Stachem, to państwowy szpital, zajebisty, to był taki tłok, że laski, wiesz, czekały centralnie na korytarzu, jak w przychodni czekasz na wizytę u lekarza. Monika wtedy już byłaby jakby na skraju urodzenia, wychodzi pielęgniarka, panią prosimy, jakaś pani zaczęła krzyczeć, czy tam, wiesz, mieć pretensje, przecież ja byłam wcześniej, a pielęgniarka na to, nie widzi pani, że ta pani za chwilę urodzi, chce pani, żeby tutaj dziecko urodziło się w poczekalni. Wzięli Monikę, pan poczeka, ja po 10 minutach coś tam pukam nieśmiało. Patrzy tam jedna pielęgniarka przy Monice i tak, co pan się patrzy? Pan wchodzi, nie? I było tak, pielęgniarka i ja odbierałem centralnie poród. I to było, stary, to był taki twist jakby w moim życiu. Tak zmieniło mi psychikę, w sensie, wiesz, widzisz centralnie, jak dziecko się rodzi, odbierasz, w sensie, może nie na ręce, ale aktywnie uczestniczyłem w odbieraniu mojego syna, że ja potem przez 2 tygodnie, stary, chodziłem jak po psychodelikach. I to był taki moment też w moim życiu. Ale co było przed? Przed narodzinami. Imprezowałeś, bawiłeś się. Gdzie jest taka skala tego, kim byłeś, a kim się stałeś? Wiesz co, szczerze mówiąc, albo delikatnie mówiąc, prowadziłem rock'n'rollowy tryb życia dosyć, wiesz? Ale co to znaczy rock'n'roll na Ursynowie? Jak to, co to znaczy? To nie mam pojęcia, nigdy nie praktykowałem rock'n'rolla na Ursynowie. Żyjesz z dnia na dzień. W tym oczywiście melanż. Ale melanż to było 5 czy 7 dni w tygodniu? 4, 3 trzeba było odpocząć. Okej, ale to było też już takie życie bardzo aktywnego rapera. Ty żyłeś wtedy już tylko i wyłącznie z rapu, bo tam u ciebie to się przeplatało to różnie, jeżeli chodzi o twoje życie zawodowe. Z rapu nie było wtedy jakoś super dużo pieniędzy i trzeba było kombinować w jakiś sposób i pracować. Ja, wiesz, pracowałem od bycia magazynierem, powiedzmy zakładanie ogrodów, różne jakieś rzeczy i zawsze do tego rapu, no, sam rap w sobie nie potrafił zapewnić mi pieniędzy na co dzień. A dużo razy zmieniałeś się w swoim życiu? Jakbyś tak miał spojrzeć uczciwie na siebie, mogłeś się spodziewać, że staniesz się tym, kim jesteś dzisiaj? Czy się dużo razy zmieniałem? Wiesz co, to jest taka zmiana bez zmiany, nie? Że zostajesz sobą, ale jednak jakiś tam mindset się zmienia, więc tak.
A nie, rzeczy do mnie przychodziły zawsze jakoś. Zawsze przychodziły jakoś tak w odpowiednim momencie, więc. Ale są zmiany, o które się nawet nie podejrzewałeś? Tak, no w poślepnąc na przykład to mi, wiesz, wywróciło w ogóle życie do góry nogami. Na zasadzie, że z dnia na dzień stajesz się tak popularny, że nie mogę wyjść z domu, żeby ktoś nie chciał ze mną sobie zrobić zdjęcie. Nie? Najkrótszy dystans, jaki musiałem przejść, to były 4 metry. Wchodzę do windy, akurat zjeżdżał dostawca pizzy. I mówi, o kurwa, pan Kamil, czy możemy sobie zrobić zdjęcie, wiesz, i po wyjściu z domu w windzie, wiesz, ktoś mnie prosi o zdjęcie i to było takie wow, nie, że gościu, który nikomu, gościu z osiedla, nikomu nieznany, nagle staje się kimś, wiesz, kto na ulicy jest na maksa rozpoznawalny. No dobrze, ale też wyszedłeś z bardzo hermetycznego środowiska hip-hopowego, które jest bardzo i to bardzo zamknięte. Wkroczyłeś w środowisko aktorskie. Uliczne jest jeszcze bardziej. No właśnie, nic. Zastanawia mnie to, na ile po prostu otworzyłeś się na inne poglądy, na inną rzeczywistość, na inne spostrzeganie świata. Zachodziły też w sobie takie zmiany światopoglądowe? Też, tak. Otworzyłem się na wiele rzeczy, na które na przykład, wiesz, bycie w hermetycznej, powiedzmy tam właśnie, nie wiem, bańce ulicznego rapera cię wytrzyma. No bardzo, dlatego mnie też zastanawiało ogólnie całe podejście do tego, dlatego też te pytania tak sformułowałem, ile razy się zmieniałeś, bo patrząc na to, z którego miejsca się wywodzisz i tylko im włącznie wchodziłeś w nie głębiej, no bo każdego roku robiąc rap i należąc do tej grupy, do której należysz, no to idziesz tylko i wyłącznie głębiej, a nagle to jest tak, jakby ktoś cię windą wyciągnął na zupełnie inny poziom dostrzegania świata. No windą albo, że tak powiem, wiesz, wchodzisz na minę i ta mina cię, wiesz, właśnie wyrzuca zupełnie gdzie indziej. No, a jesteś dumny z tego, co udało ci się osiągnąć, czy jednak mimo wszystko celowałeś wyżej? Jak tak masz spojrzeć na siebie, na swoje życie? Już nie mówię o życiu po serialu, tylko ogólnie, z punktu zero. Wiesz co, trzeba być dumnym z rzeczy, które się robi i to jakby to nie jest przymus. Na pewno być może, znaczy jest, na pewno być może to jest za sformułowanie. Może mógłbym być wyżej, ale to jest kwestia moich wyborów. Co to znaczy, to jest kwestia twoich wyborów? Znaczy też, co to znaczy, mógłbym być wyżej, nie? To jest taki utwór, chcemy być wyżej. Chcemy być, zarabiać na, nie wiem, jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, nie wiem, być cały czas na, powiedzmy, na tej fali popularności, no to musisz się jednak czegoś wyrzec. Ale zobacz, więc nawet masz taki... Ja i tak jestem wysoki. Mi się wydaje, że w kwestii jakby osobistej, nie wiem, czy tam moralnej jestem wysoki. Fajny taki, nie wiem, czy można powiedzieć, że to był wywiad, ale taki fragment wideo z tobą był o wolności. I tam powiedziałeś, że dużo ludzi uważa, że pieniądze są wolnością. A one nie są wolnością, tylko i wyłącznie tym, że wtedy rozumiesz, że chcesz je mieć, a że ty lubisz momenty, może nie, że lubisz, ale one ci przypominają o tym po prostu, kim jesteś, kiedy masz momenty słabsze finansowo, no bo wtedy wracasz do po prostu klu swojej tożsamości. A jakie ambicje wiązano z tobą w domu? Wiesz co, ja w ogóle nie chciałem się uczyć. W sensie mówiłem, że ja nie zrobię matury, nie zrobię studiów i tak dalej. A moja mama, która jest nauczycielką. No, magister sztuk pięknych. No, panie, zrobiłeś się dobry research. Wiesz, jakby mnie ciągnęła, żeby zrób maturę, zrób studia i tak dalej. No i być może gdyby nie to, w sensie, że gdzieś tego się trzymałem, byłbym gdzieś indziej, ale niekoniecznie lepiej. No, twój tata też występował w teatrze, poza śpiewaniem. Teatr to była jakaś część twojego dzieciństwa, czy ty raczej w ogóle, tak powiedzmy, nieprzychylnie patrzyłeś na to, czym zajmują się twoi rodzice, patrząc na później twoje zajawki? Nie, to bardziej chyba w drugą stronę, wiesz. Ja jak byłem dzieckiem, takim małym, nawet zanim się mój brat urodził, tam powiedzmy 5-6 lat,
to ojciec mnie zabierał na wyjazdy, bo wiesz, śpiewał. Zawsze siedziałem gdzieś tam z dźwiękowcem na... Teraz to się nazywa Front of House, nie? A po prostu dźwiękowiec gdzieś tam na wprost od sceny. I to mi gdzieś... Dopiero po latach sobie uświadomiłem, że to po stary, to mi gdzieś po prostu tak zapadło, że nie wiem, ta scena, nie wiem, czy tam występ, czy coś publicznego po prostu mnie w jakiś sposób może nie zaprogramowało, ale że ukierunkowało. No zobacz, nawet ta perspektywa, że twój brat dzisiaj pracuje w teatrze, jako tam w scenografii, co prawda, ale słuchaj, będzie nie wszystko. Panie! Ty masz dużo wspomnień z tamtego czasu, właśnie jak jeździłeś z tatą? Mam kilka. Mam festiwal w Kołobrzegu bodajże. Ojciec śpiewał w... To nie, już wtedy nie był Centralny Wojskowy Zespół. Boże, jak to się nazywa. W każdym razie, wiesz, ubrany w mundur, śpiewał takie patriotyczne pieśni i chociażby festiwal jakiś w Kołobrzegu mi się... Albo może to nie był festiwal, ale to był Kołobrzeg, już to było tak dawno temu, że... A co mama przemycała ze swojego wykształcenia do twojego dzieciństwa? Estetykę. Co to była za estetyka? Ja zawsze byłem taki trochę niechlujnym, wiesz, dzieckiem, ale jednak nie wiem, no pewna estetyka... Estetyka odbioru, otoczenia. Ja jako ADHD-owiec to mam, wiesz, taką opcję, że jakby nie dbam o rzeczy, ale czasami wiesz, nagle mi się włącza, że jak nie jest wszystko tak, jak powinno być, wiesz, w porządku, to mnie to stary totalnie rozstraja, rozprasza, więc... Więc to była ta estetyka. A dałeś rodzicom mocno popalić? Trochę. Trochę. A jak patrzysz na swoich synów, to mają bardzo dużo z ciebie w tamtym okresie, w którym ty byłeś? Nie, i nie będą mieli. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Czy widzę, gdzie na przykład są, powiem ci szczerze, że widzę, gdzie są jakieś momenty, czy tam takie zapalniki do buntu i po sobie wiem, że gdzie bardziej nie podkładać się, wiesz, ognia. A jaki ten dom był w oczach twoich, ale jako dziecka? Tak jakbyś miał wrócić wspomnieniami i już nie dodawać im tej całej dorosłego twojego życia, tylko miałbyś spojrzeć jeszcze raz na nie, na ten dom jak dziecko. To co w tym domu? Mówisz o rodzinnym twoim. Jak on wyglądał? Co czasami jest, czasami szybciej ci przychodzą do głowy rzeczy bolesne niż wesołe, więc jakby nie chcę teraz jakby o tym mówić. No jasne, bo nawet mnie zastanawiało to w tym odniesieniu, że mówisz, że tata chciał cię nauczyć śpiewać, ale nie miał do ciebie cierpliwości. Tam też była gra na pianinie. Tak. Mieliśmy w ogóle pianino w domu. Ojciec robił jakieś tam podejścia, ale nie miał cierpliwości do tego, jakby jak ja to traktuję. To też widzę na przykład po, jakby teraz analogicznie po moim synu, jak po starszym, jak stara mu się coś wytłumaczyć, a on ma zupełnie, wiesz, jakby nie idzie tym torem, który ja chcę mu wytłumaczyć, tylko on ma swoje myślenie. No i na przykład ojciec sadzał mnie przy pianinie, grał jakieś nuty i mówił, to teraz daj taki dźwięk. A ja mówiłem, ja nie jestem pianino, żeby taki dźwięk wydawać. Więc wiesz, rozumiesz? I to ja teraz... Teraz też to rozumiesz. Tak, teraz ja z kolei rozumiem, wiesz, ojca, jak mi, wiesz, jak ja coś tłumaczę Antkowi, a Antek mi tak, wiesz, to nie jest złośliwe, w sensie, bo ja to powiedziałem tak, że jakby to było, wiesz, ja nie jestem pianino, nie? Tylko że po prostu było takie myślenie na zasadzie, że ja nie jestem pianino, żeby ten dźwięk wydać, nie? Że w sensie dokładnie.
Okej, okay. No ale to... To jest, faktycznie... ale to, ale wiesz, to, ale to jest, tak, to potrafiło na pewno być bardzo frustrujące i chyba po prostu poddał się po jakimś czasie. No nic, nic dziwnego. Bo, że... Można coś umieć robić, ale... Ale nie przekażesz temu komuś. To mm-hmm. Na przykład nauczycielem trzeba być, nie wiem, czy z powołania, tylko też mieć. Trzeba mieć ten dar po prostu, ten talent może do tego. A miałeś takiego nauczyciela, którego wspominasz wyjątkowo dobrze w szkole? W szkole nie. No bo ty ogólnie ten okres szkoły miałeś trudny. Ale jeżeli chodzi o takiego nauczyciela na przykład, to... Ostatnio, gdzie miałbym sobie przypomnieć, to na przykład Krzysiek z Konieczny, który uczył mnie aktorstwa. Mm-hmm. No to trochę musiałeś poczekać na dobrego nauczyciela. Ta. No bo ten okres podstawówki na pewno u ciebie był ciężki, bo sobie poczytałem wszystkie teksty, które rapowałeś i tam jednak dużo jest o tym. Sobie zapalę, bo masz taki stary research, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Pamiętam te czasy, gdzie nie miałem nic, nie miałem z kim gadać, za to miałem się z kim bić. Z zewnątrz tylko słyszałem, jesteś zły, potem w domu musiałem skrywać łzy. Nawet nie wiesz, jaki świat podstawówki potrafi być dla dziecka okrutny. No. To co tam było w tej podstawówce? Znaczy na pewno znasz, na przykład... Case'y, tam sytuacje dzieciaków, które są powiedzmy takim kozłem ofiarnym, mm-hmm. nie? Że wszyscy się śmieją. No, że są gnębione. Nie? Mm-hmm. I ja byłem w pewnym momencie takim właśnie dzieciakiem, nie? Wiesz. Przychodziłem mm-hmm. na przykład w czarnych skarpetkach do szkoły. Mm-hmm. I przychodził do mnie gościu, bo ty, on nie ma białych skarpetek, kurwa, bo jest brudasem, coś tam i chce się, powiedzmy, ukryć z tym, że chodzi w skarpetkach trzy mhm. dni, nie? I cała klasa, czy tam cała szkoła mhm. nagle, wiesz, pompa, że brudas, że chodzi, powiedzmy, w czarnych skarpetkach. To jest jakby idiotyczne, nie? Mhm. Wiesz, co chodzi. Albo, no dużo takich rzeczy, wiesz, no, pamiętam, stary. A żeś mi, kurde. Pamiętam taką rzecz, dziewczyna rozdawała na przykład cukierki w klasie, mm-hmm. bo miała urodziny. Rozdaje wszystkim. Ja wstaję, żeby jej złożyć życzenia, a to do mnie, a skąd wiesz, że ja chcę ci dać cukierka? I przeszła obok mnie. I cała klasa w śmiech. Stary. Aż mi się teraz... Aż mnie teraz to ruszyło, jak sobie przypomniałem o tym. No bo też dla mnie akurat, ty mówiłeś o swojej postaci nawet z serialu, że dla ciebie ta wrażliwość tej postaci była taką, którą musiałeś stworzyć. A mi się wydawało, że to nie jest tak, że ty musiałeś stworzyć tę wrażliwość w perspektywie pisania utworów, które pisałeś. Jak sobie dobrze je przeczytasz, tam jest bardzo dużo wrażliwości, bardzo dużo... Takiego no, delikatnego chłopca, o którym czasami po prostu piszesz i chowasz go za niektórymi wersami. A druga sprawa, ta cała osiedlowa przewózka. Umiesz słuchać rapu. No, osiedlowa przewózka jest bardzo dobrą maską do tego, że nagle stajesz się groźny i się ciebie boją. Boją się ciebie ci, którzy ciebie nie szanowali. So, czuję się trochę kurde jak na terapii, bo rozmawiałem o tym z terapeutą kiedyś. Tak? Ale kiedy pierwszy raz poszedłeś na terapię? Jak miałem bardzo ciężką depresję. Ale taką bardzo ciężką. Ale to było w okresie szkolnym, czy już jak byłeś nie, dorosły? Nie, to było po rozstaniu. Okej. Okay. A to też takie rzeczy, w których trzeba siebie odnaleźć na nowo, a jeżeli zaczynasz szukać i zaczynasz szukać od początku, to cię to jeszcze bardziej rozjeżdża, czy widzisz światło w tunelu? Skoro idziesz na terapię, to mm-hmm. widzisz gdzieś światło w tunelu i chcesz z tego wyjść, nie? I chcesz tam iść w tamtą stronę. A kto ci powiedział, że powinieneś iść na terapię? Czy to była twoja inicjatywa tego, że pomyślałeś sobie, że o, to jest może rozwiązanie mojego problemu. Zazwyczaj jednak ludzie trafiają do terapeuty przez innych ludzi. Czułem się tak już źle, że chciałem po prostu to zmienić. Mhm. I nie byłem w stanie tego zrobić sam. Okej. Okay. I jak bolało? Znaczy, starałem się to robić na różne sposoby. Nie? A najgorszym sposobem jest próbować na przykład stłumić ten ból, mhm. czyli znaleźć środki znieczulające, czyli wrócić, bo to nie pomaga. Czyli wrócić do okresu sprzed urodzenia Stacha. Tak, powiedzmy. No bo tłumisz pewnie rock'n'rollem, czy czym ty tłumiłeś? Rock'n'rollem. Mocny rock'n'roll.
bardzo mocny, żeby było przestać słyszeć to jednak bardzo, bardzo, bardzo mocne. A poczułeś ulgę, jak zacząłeś rapować? No pierwszy tekst napisałeś, jak tam byłeś w szóstej klasie podstawówki, ale tak na serio to tam gdzieś w liceum. Tak. Co pierwszy? Kurde. No. Dobry masz. Pierwsze teksty napisałem w podstawówce i to było stary, centralnie zainspirowane Kazikiem i Leroyem, może nawet bardziej Leroyem. To były śmieszne takie, znaczy żałuję, że nie zachowały mi się gdzieś te teksty. Mówisz, że w ramkę byś jeden wsadził. To był tekst a propos, to były stary, to były wybory. Tak, Wałęsa przegrał. Kwaśniewski, Wałęsa, stary, i o tym napisałem tekst. I drugi był jakiś inny, którego właśnie nie pamiętam, ale to były te czasy. I potem, potem poszedłem do liceum, poznałem Maćka Białasa, który miał... Z Śródmieścia. Tego, tak, ze Śródmieścia. On był w takiej ekipie Incydent. I jakby, wiesz, on mi codziennie nawijał teksty, co tam nowego i kurwa mówię, dobra, ja też zacznę pisać. Coś, wiesz, napisałem parę tekstów, potem potem poznałem Dixonów, bo już była ekipa. Ale to dużo później, bo też na wyjeździe chyba, z tego co pamiętam, nie? Tam są jakieś, na jakimś wyjeździe, gdzieś byliście, gdzieś poznaliście się na osiedlu. W Karwi. Właśnie. W sensie był ziomek, z którym znaliśmy się na osiedlu Boguta. On wyciągnął mnie do Karwi i tam była cała ekipa i tak to się... A byłeś kiedyś bliski porzucenia rapu? Teraz. I to pierwszy raz? Taka myśl przechodzi ci przez głowę, że czy to ma sens? Tak, wiesz co, mam taką opcję teraz, że... No, nie jestem w stanie napisać tekstu, nie? I się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek jeszcze coś napiszę i nagram. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Pewnie gdzieś czuję w środku, że pewnie tak, nie? Tylko muszę mieć jakąś iskrę, jakiś trigger, który gdzieś coś we mnie wyzwoli. A widziałeś taki serial na HBO? Dave? Nie. To jest świetny serial o raperze. Lil Dicky. To jest prawdziwa historia. Co prawda jest turbo satyryczna, ale jest genialna i właśnie w drugim sezonie Lil Dicky po odniesieniu dużego sukcesu ma bardzo dużą blokadę, żeby cokolwiek pisać. Świetny, świetny serial, polecam bardzo mocno i w ogóle jeżeli chodzi o taki moment, że czujesz się zablokowany, to nie chcę ci spoilerować, bo ta jest genialna puenta do tego, co zaczęliśmy chwilę wcześniej w kontekście terapii i w kontekście tego serialu. To naprawdę warte do zobaczenia, tylko od razu ci mówię, że ten serial kilka razy cię odrzuci, bo tam jest bardzo dziwne rzeczy się czasami dzieją, bo tam jest bardzo gruba satyra, ale sama esencja, jak chcesz to oglądać i chcesz wyciągnąć z tego serialu takie coś dla siebie, to mogę ci powiedzieć, że na 100% to znajdziesz. Tam są, Dave. Tak, Dave. Tam są duże rzeczy do rozpracowania w perspektywie popularności. To pokazuje, jak wygląda prawdziwa popularność. Czym ona jest? No ty doskonale się o tym dowiedziałeś, nawet ta perspektywa windy, dostawcy pizzy i tak dalej, i tak dalej. To on opowiada o każdej czarnej stronie popularności, no i właśnie nawet perspektywie twórczości. Że ta twórczość już też jest zupełnie inna wtedy, kiedy stajesz się popularny. Co dzieje się z oczekiwaniami? Ale to też, wiesz, nie bez powodu jest, wiesz, takie powiedzenie, że płodny artysta to głodny artysta. To na tej zasadzie, wiesz, że... jeżeli robisz coś po to, żeby coś robić, a nie po to, żeby mieć pieniądze albo popularność, to zupełnie ma inny wydźwięk. Jakby ze środka ciebie. No dobra, a kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że rap może być jakimś takim sposobem na życie? Myślę, że... Wiesz co, jakby po wydaniu pierwszej płyty Dixonu.
Robiliśmy to centralnie dla Zajawki. Mhm. Takiej, wiesz, że to znajomi mówili, wydajcie płytę, wydajcie płytę. Trochę to trwało. I po jakichś tam perturbacjach przyszło do wydania płyty, robiliśmy to, czekaj. Mieliśmy to wydawać wprost, tam prosto było na skraju upadku. Znaleźliśmy wydawcę, to była w ogóle wytwórnia Vision, nie wiem, czy kojarzysz taką wytwórnię. Oni wydawali w ogóle filmy na kasetach VHS. Vision takie, wiesz, w takim rąbie się obracało, nie? I dla nas to było wow. Jakby włożyli, wiesz, jakieś tam pieniądze w to. Wtedy jeszcze były to renty. Przyszło do wydania, przychodziła premiera płyty i 3 dni przed premierą płyty ta płyta wyszła z magazynu. Trafiła na torrent przedoficjalną. I stary, i liczniki w tych, na tych stronach torrentowych to tam tak biły, że tam szły w grube, no, może nie setki tysięcy, no ale tam powyżej, wiesz, to było tak jak teraz, nie wiem, wypuścisz film na YouTube i widzisz, jak kurwa ci rośnie. I stary, co godzina tam szło. Z jednej strony to było wkurwienie, że ktoś spiracił naszą płytę jeszcze przed wydaniem. A z drugiej taka, wiesz, satysfakcja, że tyle ludzi to interesuje, nie? I to był taki moment, nie? Że kogoś interesuje to, co robię i że można jakby z tym, może nie żyć z tego, ale że robić to po coś dla kogoś. A ile miałeś wtedy lat? Pamiętasz mniej więcej? 2006-2008. Okej, okay, w ogóle to taki bardzo dobry czas dla polskiego hip-hopu. Wydaje mi się, że taki jeden z lepszych czasów, a właśnie to jest to, co mówisz, to jest też bardzo interesujące, bo z jednej strony dużo tych ludzi mogło ściągnąć tę płytę przez to, że byli ciekawi, że ona jest przed premierą, że tak marketingowo, jakbyś to na to spojrzał dzisiaj, bo wydaje mi się, że wtedy znaczy, byłeś wkurzony. Przez to, wiesz, nie przełożyło to się to na jakąś super sprzedaż, bo to też, to był dobry czas na, jakby dla polskiego hip-hopu, ale zły z tego względu, że... Tak, tak, no sprzedażowo to były... Sprzedażowo to było słabo, bo w te, wiesz, torrenty, teraz wiesz, masz streamingi, ludzie zarabiasz na streamingach. YouTube i tak dalej, a wtedy to wszystko szło bokiem. Ludzie woleli sobie ściągnąć niż kupić. Nie było tej kultury takiej. No nie, znaczy, no. Kultury. No, kultura teraz... właśnie była, a nie było też kasy po prostu na to wszystko, no bo jednak wydaje mi się, że hip-hopowcy, raperzy bardzo dobrze wychowali słuchaczy. Że się kupuje, że to jest oznaka szacunku, że fajnie mieć, że nawet jeżeli nie słuchasz tego w perspektywie już, że CD, ale to bardzo fajnie jest to posiadać, to nabiera na wartości. Jak pomyślisz sobie o takich płytach legendarnych z różnych okresów, no to te płyty naprawdę są piekielnie drogie. No. Wiesz, no album Quiza producencki, no to dzisiaj kosztuje niesamowitą kasę. Jeżeli tam spojrzysz na różne inne rzeczy, no to jednak jest kilka takich... Były momenty, że widziałem pierwszą edycję Lot na całe życie, Dixon 7, tam chodziły po 8-9 stóp. No właśnie. Wiesz, nie rozpakowane. Dlatego mówię, to też z tego się bierze. A miałeś taki moment w życiu, że pomyślałeś, że życie trochę skręca ci w złą stronę, patrząc na to, że miałeś rodziców wykształconych, takich dość ukierunkowanych i tak dalej, a że ty za bardzo zaczynasz odbijać, że robi się trochę niebezpiecznie w twoim życiu? Kiedy to było? Kiedy to były momenty, Jezus, kiedy to było? Na pewno miałem, wiesz, 20 kilka lat i pakowałem się w różne niebezpieczne sytuacje. Nie pytaj się mnie o jakie, bo jakie? Nie chcę. Ale to były czasy, kiedy Boże. Jak tu ci coś powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć, wiesz, bo to
Dobra. To były, powiedzmy, sytuacje zbliżone do klimatu ślepnąc od światem. A piłka nożna albo kibicowanie też było ci bliskie? Nie, chociaż byłem, miałem kiedyś zaproszenie na mecz do lasu. I nie skorzystałeś z zaproszenia? Nie. Ale no, to były podobne właśnie te czasy. Rozumiesz, no, jest takie powiedzenie, znaczy gdzieś tam krążyło takie powiedzenie, gdyby interesowała nas piłka nożna, zostalibyśmy piłkarzami. Tak, 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 tak. To jest z hasła na pewno stadionowego, bo widziałem kiedyś ten transparent na meczu. Chociaż nigdy nie, wiesz, nigdy nie byłem kibicem takim, na zasadzie, wiesz, że chodzisz na mecze i oprawy i tak dalej. A sport cię kręcił jakkolwiek? Zawsze. No bo sport, później boks był. Wiesz co, tak, jeszcze w ogóle rozmawialiśmy o momentach jakichś takich przełomowych, nie? To teraz właśnie mi się przypomniało, to właśnie kumpel, który namówił mnie do trenowania. On, Tomek. Tak, zapaśnik. On od sąsiad drzwi w drzwi i namówił mnie, żebym poszedł na pierwszy trening boksu na gwardię. I to było takie, wiesz, to był przełom podstawówki liceum i sport dodał mi wtedy właśnie pewności siebie, nie? Na zasadzie, że wiesz, jakby to było wyjście z tej podstawówki na zasadzie bycia kozłem ofiarnym, a tego, że jednak coś potrafię, coś znaczy, nie? No dobra, a i to było tak, że jak coś potrafię i coś znaczę, no pojawiło się liceum, to tam już też zaczęły się melanże. Melanże, jak ktoś wtedy, jak ktoś się na przykład dopierdolił na zasadzie jak w podstawówce, to załatwiałem to pięścią. Rękami. No. No bo też pięścią na ulicy zdobyłem szacunek, taki wers. Więc wydawało mi się, że w szkole też próbowałeś to rozwiązać podobnie. No dobra, no to jeżeli tak to wyglądało, no to jeden. To w domu to był bałagan okrutny. No bo jeżeli dziecko wychodzi, zaczyna melanżować, tłucze się w szkole, mówisz, że twój tata nie miał cierpliwości do ciebie do grania na pianinie i do śpiewania, to myślę, że wtedy, kiedy zaczynałeś się bić i walczyć trochę o swoje, a z drugiej strony myślę, że jako chłopiec nie miałeś odwagi powiedzieć na przykład, że cię w szkole dojeżdżają. Nie, no w domu jakby nie mówiłem tego. To się zamykałem w pokoju i sobie, wiesz, też siedziałem na tej zasadzie. Więc tak, i to był ten okres takiego, wiesz, buntu, przed którym ja teraz już, wiesz, jak widzę jakieś na przykład oznaki u dorastającego syna starszego, to mówię, dobra, to teraz trzeba iść trochę inną drogą, wiesz, porozmawiać, nie, tak, tak. Znaczy, ale nie, wiesz, myślę, że to jakby nie kwestia karmy, chociaż chociaż widzę właśnie po synach, gdzie młodszy jest, potrafi być bardziej bezczelny, a starszy potrafi być bardziej karny, to widzę, że to ten starszy ma większe jakby predyspozycje do takiego buntu. Nie? Ale to tak jakbym widział trochę siebie, nie? To jest tak, że dobra, kurwa, chuj, teraz ja pokażę, że to ja tutaj jestem, a nie ty, ktoś będzie mi mówić z boku, co trzeba. Tylko zobacz, u ciebie to brzmi nie tak, jak gdybyś był w jakikolwiek sposób zły, tylko to jest na takiej zasadzie, że zranione zwierzę widzi w każdym myśliwego i po prostu atakujesz, żebyś ty nie został zaatakowany. Nawet ta perspektywa po prostu powoduje to, że moja optyka jest bardziej skierowana na to. To jest na zasadzie tak, że albo uciekasz, albo atakujesz. I faktycznie masz rację, u mnie było zazwyczaj to drugie. No i to nawet, że idziesz w tę artystyczną stronę, okej, buntujesz się przed tym gdzieś tam, co robią rodzice i jaka to jest kultura, ale nadal to jest artyzm. To jest coś, przez co siebie wyrażasz, a pokazujesz, że w domu nie mówiłeś o emocjach, ale sobie zaczynałeś się spisywać. Więc to też powoduje, że gdzieś tam potrzebowałeś to eksplorować do świata. No tak, to jest, wiesz, no emocje muszą mieć gdzieś swoje ujście. Mhm. Jeżeli będziesz cały czas wlewać do jednego naczynia,
No tak. To naczynie nie jest bez dna, nie? Więc gdzieś tam się uleje w taki albo inny sposób. Mm-hmm. A jakim cudem skończyłeś liceum? Jak nie chciał ci się uczyć, zacząłeś melanżować, trenowałeś już boks? Nie wiem. Nie, no zupełnie. Nie, nie, miałem, wiesz, ja miałem taką, wiesz, tak jak mówię, od mamy, zrób tą maturę, nie? Zrobiłem maturę, no to zrób studia, nie? Wiesz, to nie wiem, czy na zasadzie papierka, tylko żeby po prostu coś robić. Gdybym się tego nie trzymał, to wiesz, to mogłoby się rozlać gdzieś w jakiś, w stronę niedobrą, powiedzmy. A jak masz gdzieś z tyłu głowy, to mimo, że na przykład nie uczysz się, powiedzmy, tego polskiego, bo ci się nie interesuje i tak dalej, to są przedmioty, na przykład jak ja miałem biologię, gdzie, wiesz, stary, biologia mnie wiesz, wchodziła tak. Miałem piątkę z matury z biologii. No, to jeżeli coś ci idzie dobrze, to cię to jakby trzyma i cię motywuje do działania. Nie? No to jak to się stało, że później stajesz się inżynierem ogrodnictwa? W ogóle skąd pomysł na ten kierunek? Dwie rzeczy. Albo nawet trzy. Pierwsza, SGGW miałem po drugiej stronie ulicy. No. Druga, byłem dobry z biologii i były egzaminy, bo wtedy były egzaminy na studia, były egzaminy na ogrodnictwo z biologii. Trzecie, na ogrodnictwie była taka specjalizacja jak rośliny lecznicze. I to mnie jakby, wiesz, bardzo pociągało, mimo że potem okazało się na studiach, że nie mogę się o tych roślinach leczniczych uczyć, o których chciałem, to jednak, wiesz, jak byłem na studiach, to wiesz, w ogóle były wszystkie suplementy, które są teraz, jakieś tam ashwagandha, już żeńszeń, jakiś tam cytryniec chiński, tak już rzucam, wiesz, hasłowo, to w ogóle były nieznane ludziom. Ja się o tym uczyłem. Wiesz, adaptogeny na przykład, to była jakby dziedzina, która mnie pociągała, alkaloidy, czyli związki takie dosyć mocne, mocno działające. Mówiąc szeroko, wiesz, mnie interesowały i no i jakby... Ale miałeś bystry umysł? Tak jak sobie spojrzysz na siebie? Bystry, jeżeli coś mnie interesowało, bo jeżeli na przykład gdzieś mój umysł uważał, że nie tego nie potrzebuję, to mi bardzo ciężko wchodziło. A co skupiało się na tym, że cię nagle coś zaczynało interesować? No bo jednak biologia to też nie jest coś takiego, że każdy patrzy, o, biologia, świetnie, zainteresuje się tym. Co wpływało na to, że coś cię interesowało? Nie wiem, wiesz, jakby... dlaczego? Nie wiem, zagadka życia, jak wszystko funkcjonuje. No jesteśmy tak naprawdę biologicznymi robotami, nie? Zachodzą w nas jakieś procesy. I nie wiem... I chyba to mnie, wiesz, pociągało. A mocno różnicie się z bratem? No, pod względem... Znaczy, to jest właśnie takie i mocno, i niemocno, nie? Tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni, ale mamy też różne podejścia do życia. Co to znaczy? Czy mocno się różnimy? Wiesz co, my się bardzo mocno różniliśmy do pewnego momentu takiej pełnoletności. Chyba nie potrafiliśmy się dogadać, póki nie zacząłem w ogóle wydawać rapu, stary. I poszło na ulicę, że ja jestem Dixon 37. To mieliśmy z bratem takie spinki, wiesz, on młodszy, ja starszy i mocno się nie dogadywaliśmy. A teraz, wiesz, teraz w ogóle jesteśmy dorosłymi facetami, każdy ma swoją rodzinę. Dzwonimy do siebie, wiesz, dobrze żyjemy, ale w latach młodzieńczych to nie było tak fajnie.
Ale on był bardziej tym ułożonym, czy takim jeszcze bardziej dorzucającym? On chyba bardziej się dogadywał z rodzicami. Czyli lamus. Nie, absolutnie nie. Lamus nie, bo z kolei tak jak mówiliśmy o tym, że ja na przykład pierwszego papierosa zapaliłem na studiach, to Stefan pierwszego chyba w podstawówce, wiesz. Okay. Nakryłem go gdzieś tam pod blokiem, jak z ziomkami jarał, wiesz, sztuki. Absolutnie nie był nigdy na muzyce. Okej. Okay. A od kiedy wyprowadziłeś się od rodziców? Na studiach. A to było że... takie, wiesz, że wyprowadziłem się, wracałem. Jak miałem pierwszą poważną dziewczynę, która potem była przez chwilę moją narzeczoną, to żeśmy razem zamieszkali. Czekaj, ona była dwa lata młodsza, przyjechała do Warszawy właśnie na studia, więc ja byłem na drugim roku studiów. Mm-hmm. Poważny człowiek, poważny, ustatkowany człowiek z ciebie. No nie wiem. A co robiłeś w takim wypadku po tych studiach? No bo po studiach tam zatrudniałeś się na eventach? To co, byłeś jakimś barmanem? Co robiłeś na eventach? Obsługa techniczna, byłem kelnerem. Pracowałem w magazynie. Takie rzeczy. Zakładałem ogrody, w sensie jako jeden. Ogrody mixtape. Jak Kukon. Ale tak zupełnie serio, to długo pracowałeś, czy to raczej było tak, że. To nie, nigdy nie była praca na rok, dwa. Okej. Okay. Czyli to zawsze było dorywczo. Można tak to nazwać, wiesz, nie to, że złapałem robotę i chciałem tam robić karierę. No tak się akurat tego domyślałem, ale był moment, że z kumplem kucharzem założyliście własny catering. Jak nazywała się ta firma? Jesus, człowieku, ale ty mi tu rzeczy wyciągasz. Nawet nie pamiętam, ale... Wtedy jeszcze w ogóle nie było stary pudełkowych jedzeń. Mm-hmm. I my żeśmy kupili taką maszynę, tą do zgrzewania. Mm-hmm. Do zgrzewania tych tacek, wiesz, to jest takie hermetycznie zamknięte. Mieliśmy, mieliśmy kuchnię przy Łopuszańskiej i staraliśmy się to pchać do firm, nie? W sensie na zasadzie, jak teraz masz te nie wiem, tam ślimawy, że przychodzi ci pan i sprzedaje jedzenie, nie? Które możesz sobie odgrzać i tak dalej. I wtedy, stary, to w ogóle nie było jeszcze czegoś takiego, nie? Na zasadzie tak jak teraz popularne, to było wtedy i to był 2010, coś koło tego, 2010, coś w ten deseń. Wiesz, teraz tu masz dietę pudełkową, ci przynoszą takie, wiesz, opakowane, fajnie zgrzane rzeczy, to jest naturalne, a my żeśmy, wiesz, wynajęli kuchnię, właśnie pierwszą tą, pamiętam, ta maszyna stara chyba z 5 koła kosztowała, czy coś, o kurwa, drogie, nie? I ziomek wcześniej był szefem kuchni. Jakoś postawiliśmy na to, ale rozeszło się to zupełnie, bo ziomek zaczął się czuć coraz gorzej. Zjeżdżał prawie w tej kuchni i okazało się, że ma stary cukrzycę. Nie? I trafił do szpitala z jakimś takim poziomem cukru, że lekarze się dziwili, że powinien już, nie wiem, być w śpiące czy coś. Jakoś to się rozeszło. Oprócz tego, że wiesz, że nie było z tego porządnych pieniędzy, on poszedł jakieś tam na leczenie i tak dalej. I firma upadła. I tak. A kumpel został? No, gdzieś na pewno jest. Okej. Okay. A masz dużo kumpli z tamtego okresu? Z tego tam powiedzmy studia, po studiach? Nie. Czyli się dużo rzeczy rozjechało. Narzeczona też już zupełnie w innym miejscu. Bo w przeszłości byłeś bojownikiem. Znaczy, która? W sensie pierwszy ten, ale tak. Już raczej inna. Tak. Tamta z drugiego roku studiów już nieaktualna. Nie. Najgorzej, że to jest ziomalka teraz mojej
Obecnej? Nie obecnej, ponieważ nie mam obecnej narzeczonej, ale tak, zziomowały się ze sobą, w sensie moje dziewczyny, z którymi wiązałem przyszłość. Mhm. I jak się ci z tym żyje? No, jak mi się żyje? Mhm. Mi się żyje dobrze. No. Jak im się żyje? A im się żyje chyba dobrze, w sensie, wiesz, dzwonią do siebie i chyba jedne z... No... Kurwa, nie można tego edytować. Bardzo mi się podoba, jak taki spacer po minie uprawiasz. Dobra, ale w przeszłości byłeś bojownikiem o zmianę świata. Wierzyłeś, że w pojedynkę możesz realnie wpłynąć na kształt państwa i społeczeństwa. Kiedy to było? Każdy na początku ma jakiś tam idealny obraz świata, mm-hmm. nie? Gdzie wierzysz może nie we wszystko, tylko tam ludziom, i mi się wydawało, że jednak człowiek, czy pojedynczy człowiek może zmienić, nie wiem, na przykład może zmienić świat, a to mm-hmm. jednak to tak nie wygląda, nie? Bo, mm-hmm. znaczy, jeżeli jesteś pełen dlaczego mi przyszło irytacji do głowy? Nie. Jeżeli jesteś zdeterminowany, jesteś geniuszem, mm-hmm. który nie zważa na innych, to na pewno po długim, wiesz, po długim czasie walenia gdzieś tam w ścianę i tak dalej, ale jeżeli masz widzenie tunelowe, to możesz coś zmienić, a ja na przykład mam taką opcję, że jeżeli widzę, że coś przez długi czas nie wychodzi, to mówię, dobra, pierdolę, idę w drugą stronę. No dobra, ale polityka chyba była u ciebie ważna w życiu, no bo nawet jeżeli pamiętasz ten fragment świata, że pisałeś kawałek, bo Wałęsa przegrał wybory z Kwaśniewskim, no to znaczy, że gdzieś tam ta polityka przewijała się w twoim życiu. Znaczy, wiesz co, kiedyś może nie za bardzo, interesowałem się tym, ale to w pewnym momencie zaczęło mnie chyba za bardzo przytłaczać, że co rząd, to jest to samo. Nie? Zmieniają się poglądy, zmieniają się jakby, wiesz, nie wiem, linie tematyczne, że tak powiem, rządu, no bo ci przychodzi lewica, prawica i tak dalej, ale dzieje się zawsze to samo. Czyli, wiesz, buta w ogóle... przekręty. Kolesiostwo i to samo. No ja na przykład teraz widzę, jakby odżegnując się od kwestii światopoglądowych, co się dzieje teraz? Mamy partię, która rządzi już drugi jakby cykl. Drugą kadencję. I dzieje się to samo na przykład, co się działo z SLD, stary. Czy już wiesz, przekręty, wiesz, już walenie hajsu, więc moim zdaniem żadna partia nie powinna rządzić dłużej niż jedną kadencję. No na pewno nie dłużej niż dwie. A na pewno nie dłużej niż dwie. A niestety nam to grozi, jeżeli chodzi o następne wybory. Jestem bardzo ciekawy tego, bo nawet jak przypomnisz sobie, jak Platforma rządziła ostatnie dwie kadencje, to każdy już wiedział, że Platforma raczej to przegra. A dzisiaj nie ma... Tak, bo już kwestie, wiesz, jakby tych... to już było tak głośne, wiesz, to walenie hajsu, przekręty, nie? No grube nawet, koty, leniwe koty, tak, już te hasła były... Już nawet, wiesz, już potem ten Amber Gold, czy linie lotnicze OLT, które o mało się nie kupiły lotu, bo do tego było, wiesz... do tego chyba były stworzone, żeby wykupić lot, i były prywatyzacje wtedy grube. No to teraz niestety nie zapowiada się, żeby... Mam nadzieję, że coś się zmieni. Ja też, a szczególnie, że jesteśmy w ciekawym położeniu na świecie. Nawet perspektywa tego, że za rok masz wybory w Stanach, w których będzie startował znowu Trump, i perspektywa NATO, wojny, która jest... Oj, jeżeli Trump wygra, to...
może być... Może to być... może być ciężko w tym rejonie świata w każdym tak, razie. Tak, 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 tak. 6 lat temu w CGM-ie powiedziałeś, że gdybyś miał kogoś deportować, to jak myślisz, kogo chciałeś wtedy deportować? Macierewicza. Tak, czyli pamięć jednak dobra. Ale kiedyś na Instagramie napisałeś tak. Mówią, że w życiu nie powinno się niczego żałować. Ja żałuję, że cię kiedyś kurwo kukis uwierzyłem. Jesteś najgorszym przykładem najgorszych przykładów, które przytacza się idąc do wyborów. Można robić dyplomację z twarzą, ty robisz dyplomację z twarzą w gównie. Stary, to był bez kitu, to był jedyny, znaczy on jeszcze nie był wtedy politykiem, ale jedna osoba w polityce, której uwierzyłem, nie? Na którą głosowałem z takim... z takim przeświadczeniem, że nie głosuję na mniejsze zło, nie? I po latach okazało się, że to poszło w bardzo złą stronę, nie? I albo to było wcześniej frazesy, albo po prostu Kukiz zaczął robić takie rzeczy, żeby wszystkimi możliwymi sposobami utrzymać się w polityce. No właśnie mnie zastanawia, na ile polityka nie demoralizuje cię, kiedy wchodzisz do środka. Ja myślę, że bardzo, wiesz. To, kurde, nie chcę zacząć, ale dobra, zacznijmy kolejny ciężki temat, to trochę tak jak z klerem. Powiedzmy, masz młodego duchownego, który chce, wiesz, ma jakąś potrzebę duchowną i idzie w stan, że tak powiem, idzie do seminarium i nagle, kurwa, widzi, co tam się dzieje, co tam się oni odpierdalają, jakie, wiesz, jakie rzeczy się dzieją i człowiek ma, zaczyna mu się wichrować bania w związku z ideałami, tak samo masz na przykład z policją, nie? Ktoś chce iść do, kiedyś tak było, teraz to wiesz, to ktoś chce iść do policji, żeby zmieniać świat, zderza się, nie wiem, widzi, co tam się dzieje. I staje się taki, wiesz, jak oni, w sensie. To jest taki... Chcesz iść do polityki, bo myślisz, że zmienisz, nie wiem, kraj, ludziom zrobisz to, może niedobrze, ale w sensie, że zmienisz, że zmienisz coś, zderzasz się z betonem politycznym i... No i albo uderzysz... Albo odchodzisz, albo stajesz się tacy albo jak oni. Taki jak oni. No, pamiętasz, nie wiem, pamiętasz, z kim tu zakładał partię? No, z Olechowskim i z Święcickim, tak? Chyba tak. Ja pamiętam to doskonale. I kto z nich został w polityce? Ale ogólnie tam jest kilka ciekawych fragmentów, jakby tak naprawdę się cofnąć do tych czasów, jeszcze jak tam bracia Kaczyńscy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie cała percepcja tego środowiska, jak sobie przejrzysz to na wylot, to rozumiesz, że tam kompletnie nie chodzi o poglądy. To jest tak, jak dostalibyśmy tutaj kontrakt, Real Madrid i Barcelona. Powiedzmy, że nie mamy żadnej przynależności klubowej. Bierzemy to, co jest na stole. Powiedzmy, że byłby trzeci klub, ale on byłby kompletnie nieatrakcyjny. Bierzemy dwa najlepsze i siłą rzeczy między sobą rywalizujemy. I tylko i wyłącznie o to chodzi. I chodzi nam o zwycięstwo, a po prostu dobieramy swoją drużynę tylko i wyłącznie pod to, z którą możemy więcej osiągnąć. I to jest tylko i wyłącznie to. Tutaj nie ma żadnych ideałów. I to tak jest skonstruowane, ale wiesz, jest jeden fajny film Patryka Wegi, który został zjechany strasznie. Tam Piotr Adamczyk gra główną rolę. O tym, że tam jest właśnie policjant, który zaczyna śledzić dziecko, znaczy szuka dziecka, które zostało porwane. I tam ta historia, że ten główny bohater staje się tym, kogo szukał. Niesamowity to jest film, to jest zajebisty film. Wiadomo, że to jest Patryk Wega, więc został zjechany i tam on jest trochę jakoś brzydko pokazany. Ale sama historia, nie pamiętam, jak się nazywa, ale sprawdzę i ci powiem po podcaście, bo to jest genialna rzecz w perspektywie tego, jak zmienia ci się psychika, jak coś staje się twoją obsesją. W pewnym momencie, na początku wszystko jest ideałem, a potem staje się obsesją, no bo tak jest skonstruowana głowa. A wracając jeszcze do polityki, to wiesz, na kogo zagłosujesz? Nie wiem. Pójdę głosować, ale nie wiem, no to jest, stajemy... Moim zdaniem staje, znaczy ja, nie my, tylko ja staję znowu przed takim wyborem, że głosuję na mniejsze zło. A co dzisiaj ci się nie wybrać? Mam nikogo takiego, na kogo bym mógł zagłosować z czystym sumieniem i powiedzieć tak, że
No tak to. Że wierzę w ciebie, nie? Co dzisiaj ci się najbardziej nie podoba w Polsce? Co mi się nie podoba? Wiesz co, to jest takie, kurde, podchwytliwe pytanie, bo w porównaniu z tym, jak też w ogóle, jak Polska wyglądała te 20 lat temu, to jest naprawdę stary zajebiście, nie? Wiesz, no ale już nie korespondujemy z tą rzeczywistością, która była 20 lat temu, nie byliśmy w Unii Europejskiej. No nie byliśmy i wiesz, jak ja na przykład gdzieś tam, no, wiesz, jak ja wychodzę na miasto, patrzę, wiesz, knajpki wszędzie, wiesz, wszystko to pięknie wygląda, jesteśmy jako kraj doinwestowani, to z jednej strony nie chce mi się narzekać, a z drugiej strony nie podoba mi się polityka i politycy, stary. To, że jesteśmy dzieleni, w sensie, wiesz, że i to tak dzieleni brutalnie. No jasne, że tak. No wiesz, na poglądy, to tak, że... Nie, my jesteśmy dzieleni na lepszych i na gorszych. Na lepszych i na gorszych, tak. To jest to, że ty masz takie poglądy, to ktoś ma, jeżeli ktoś ma inne, to właśnie jest gorszy, nie? No to jest akurat piekielnie. My jesteśmy równi, znaczy nie, oni są równi, ale my jesteśmy równiejsi. A to bez względu, że tak powiem, już na jakby stronę poglądu. Dokładnie to. To akurat masz pełną rację. To jest kwestia, z której strony jesteś, to nazywasz tych drugich gorszymi. Jak jesteś z tamtej drugiej strony, to nazywasz tamtych gorszymi. A Sławomir Mentzen, to jest ktoś, kto cię kupuje? Nie, absolutnie nie. Dobrze. Znaczy, powiem ci tak, no sprawnie na pewno sprawnie posługuje się słowem, jest elokwentny, nie chcę, żeby wyszło, że przez to, że podobają mi się ludzie elokwentni, to lubię Mentzena, ale nie, absolutnie go nie kupuję. Ale to jest już też, nawet abstrahując od poglądów, to jest zupełnie nowa jakość w polityce. Wydaje mi się, że takich ludzi jest jednak niewielu w naszej polskiej polityce. Jakbyśmy mieli tak zestawić, kompletnie odcinając od poglądów, ale to, jak się prezentuje, jak się wyraża, jak działa w mediach społecznościowych, jak skupia na sobie uwagę, to jest coś, czego jeszcze chyba wcześniej nie widzieliśmy w polskiej polityce. Nie masz takiego wrażenia, że to jest gość w jakimś tam stopniu oryginalny, to jest oryginalność trochę jak Robert Biedroń. Też był wiesz co, to wszystko opiera się na dobre socjotechniki. No tak, ale duża polityka jest głównie skupiona na tym, że tak, masz grać tak, ludźmi. Tak, znaczy, kurde, wiesz, jeżeli powiesz, że to jest nowa jakość, to zaraz ci się to może jawić przed oczami, że to jest coś fajnego, nie? A nowa jakość to jest, ale... No tak, gość prowadzi socjotechniki w sposób świeży, Bo widzisz, bo jeżeli chodzi o to, to od razu bym ci przywołało do tego, że jest dzisiaj nowa jakość w rapie, ale czy ona mi się podoba, no to jest odpowiedź nie. Ale jest, więc jakby zauważam to i widzę, że po prostu się tym inni całkiem nieźle posługują. Jeden z twoich pierwszych numerów został zatytułowany Co skurwysyny robicie z tym krajem? Piekielnie aktualne, co? Nie był pierwszy, ale tak, to było... tak, stary, to było takie wkurwienie właśnie na politykę i jest aktualny, mimo żeby tam można było wyjąć, wiesz, jakby rzeczy oparte na faktach, o którym nawijamy, to absolutnie można było teraz nagrać drugą część tego. No. Czyli czekamy. Jesteśmy teraz jako wierni słuchacze, czekamy na dwójkę. A jak już zawróciliśmy do rapu, to co się stało z asfaltem? Dlaczego nie wydałeś w asfalcie? Nie, dlaczego? Tak. Co ty? Chodziło głównie o to, że ja przyszedłem do asfaltu z moim singlem, który, wiesz, jest na płycie. Jestem dealerem. I chodziło o to, żeby ten singiel wydać jak najszybciej, nie? W sensie, że to było jeszcze, że to było, wiesz, jakby świeże. I jakby też nie wiem, co do końca, jak się tam stało, więc bo przez menedżerkę to ogarniałem, ale rozbiło się to o to,
że singiel nie został wydany, bo usłyszałem, że mam przyjść z całą płytą już nagraną. Dobrze. Ja mówię, kurwa, przecież chodziło o to, żeby walnąć ten singiel, będzie chwila, dogram rzeczy i będzie można nagrać płytę. No. Prawdopodobnie, rozeszło się pewnie o pieniądze. Znaczy na pewno, mogę ci zacytować takiego jednego rapera. Wytwórnie to nie gwarant prestiżu dla rapera, szczególnie jak na studio mam sam sobie hajs wykładać. Chyba was dopadła finansowa czkawka, na chuj mnie asfalt, będę się wydawać sam. Znam ten tekst. Właśnie, to taki raper, ale widzę, że aktorzy nie mają dobrego mniemania o asfalcie, bo jeszcze jeden aktor wydawał w asfalcie. Tak, to było, wiesz co, stary, no ja chciałem wydać, w asfalcie i nagle przyszedł ten drugi aktor też, to też, myślę, że to też miało duże znaczenie. Tak? Bo nie wiem właśnie, zastanawiam się. A to mi przypomniałeś teraz faktycznie, no, to tam to coś było też na rzecz. Ale nie było tak, że trochę, że w tamtym okresie to chciał cię każdy wydać? Nie, trochę musiałem się jakby pod... Inaczej, ja chciałem się gdzieś wydać też jakby konkretnie, nie? Mieć swoją... Chciałem zmienić trochę klimat. Bo wcześniej jeszcze chciałem wydać w ogóle w stepach solówkę. Tam się zadziały różne rzeczy. Też dziwne. Ale to było jeszcze przed ślepą. I jak chciałem wydać solówkę, to stwierdziłem, że chcę wydać w zupełnie innym klimacie niż jakieś wytwórne właśnie uliczne i tak dalej. I to też był taki... Podejrzewam, że case na zasadzie, że dobra, przyszedł uliczny raper i chcę wydawać, kurwa, teraz w wytwórniach, które mają zupełnie inny profil. No, słuchaczy docelowych, którzy mają zupełnie innych słuchaczy docelowych. I to też było tak w ten deseń. I dla mnie asfalt na początku wydawał się zajebistym wyborem. Ze względu też na jakąś legendę, ze względu na to, że mieli bardzo dojrzałych słuchaczy. No ale tam wiesz, rozeszło się właśnie o kwestie finansowe i... No czyli tak naprawdę rozeszło się o to, że miałeś sam płacić za nagranie płyty. O to się rozeszło, że miałem nagrać tą płytę i z nią przyjść do asfaltu. Znaczy czyli ja tak usłyszałem. No. Czyli miałeś za nią zapłacić. Możesz tak, Tak, dobra, w końcu... W końcu jednak znalazłem jakby kogoś, kto zapłacił za studio. A to nie były też moje pieniądze. A ile mniej więcej kosztuje wydanie takiej płyty? Pi razy drzwi. To zależy, jak chcesz to zrobić. Tak jak Sapur. 100 tysięcy? Tak, tak duże pieniądze są jeszcze na to, żeby zrobić płytę? Przy dzisiejszej technologii? Czy tak duże są? Znaczy, czy tak duże trzeba zapłacić? Jeżeli chcesz mieć ludzi, którzy to realizują dobrze, to tak. Możesz sobie, wiesz, mógłbym sobie nagrać sam płytę. Znaczy, można było nagrać płytę, powiedzmy, tu u ciebie w studio. Ja bym sobie to złożył, wziął jakiegoś małolata od miksu, masteringu. Znaczy, wiesz, mógł być zdolny, nie? Janusz Walczuk. No, no, ale myślę, że Janusz Walczuk by też wziął trochę pieniędzy w tym momencie. I można to zrobić za dużo mniej. Też były przypadki przecież płyt, które po prostu zostały wydane, wiesz, mimo jakiegoś tam brzmienia i tak dalej, dopracowanego, ale z takim sercem, że one szły. No jasne, że tak Mela Koteluk wydała tak płytę i ta płyta rozniosła. Ale miałeś co do odbioru tej płyty większe marzenia? Mówimy o solówce cały czas, tak? Tak, tak, tak. Myślałem, że jakoś to pójdzie trochę szerzej. Nie sądziłem ze względu, wiesz, jakby na treści, które nie są też mainstreamowe.
Nie sądziłem, że to będzie jakiś nie wiadomo jaki hit. Chociaż przy LC500 się ciekawie zaskoczyłem. Mhm. No ale to taki, wiesz, taki był klimat jeszcze z Reto na ficie. Myślałem, że pójdzie troszkę szerzej, a poszło tak bardzo niszowo. Ale to jest bardzo ciekawe, no bo jednak gości masz tam bardzo mainstreamowych, no bo nawet dokładasz do tego Janka Rapowanie nie w najlepszym momencie. Właśnie, no dobrze, no ale Reto i Janek Rapowanie to są takie dwie tak. persony, które już zestawiasz i to już jest mocno. I też powiedziałeś, że w Olis nawet nie celowałeś w pierwszą dziesiątkę, no bo to nie było tak bardzo pompowane marketingowo. No to teraz bardzo krótkie i treściwe pytanie, dlaczego to nie było pompowane marketingowo? Bo już nie było pieniędzy na to, pewnie. Okej. Okay. Czyli to bardziej prozaiczne niż może się wydawać. No ja trochę byłem wkurwiony na to, jak usłyszałem, jak to już nie ma, wiesz, że na promocję, to gdzie? Przecież mogliśmy tu uciąć, mogliśmy tu uciąć. No tak. Promocja zawsze jest najważniejsza, no ale możesz wypromować wszystko. Ale nie, wiesz, płyta wyszła i nagle skończyła się promocja. Więc... No bo nagle jakby odcięto temu tlen. No i ja ci przed rozmową powiedziałem, że ja się o tym nie dowiedziałem dopiero, kiedy zacząłem się przygotowywać do podcastu. Że w ogóle ta płyta do mnie... Znaczy ten single, mówiłem ci, że single się przebijały, ale nawet nie dowiedziałem się, kiedy wyszła singlem ta płyta. Singlem też by, no była, wiesz, najpierw w ogóle Jestem Dealerem miało być singlem. W końcu to spadło ze względu na też jakieś dziwne zawirowania. Mhm. Potem wyszedł Cyberreal, który fajnie, jak na pierwszy singiel zażarł. Wyszło LC500 i Cisza, która miała zajebisty poślizg. Bo nagrywaliśmy to w zimie, ja chciałem, żeby to wyszło w lutym. Mhm. To taki, wiesz, ciemny, zimowy kawałek. I Cisza wyszła, kurwa, w maju, gdzie już masz letniaczki i tak dalej. Mimo moich też dużych jakby sprzeciwów, nie? A jakby na zimę, zimowy klimat, tam ja jeszcze w jakimś kożuchu i tak dalej, wszyscy ubrani, no wyobraź sobie zimowy klip, jak jest na to. I to tak już, wiesz, powoli po prostu spadało pod względem promocyjnym. No dobra, ale ja, bo to jest też ten czas. Na co jakby nie miałem niestety do końca wpływu. Nie? Bo nie chcę za bardzo z tobą rozmawiać o serialu, ale zastanawiało mnie tak zupełnie po czasie, jak twoje środowisko i najbliżsi odebrali już ten sukces? Bo ty mówisz o tej rozpoznawalności, a jak było w domu, wśród najbliższych? Ta popularność bardzo mocno zmieniła? To było duże zaskoczenie. No właśnie. Tak samo jak dla mnie. Tak jak ja do końca jakby to wypierałem, nie? Mimo że dochodziły do mnie słuchy, stary, ty będziesz jak, kurwa, nie wiem, teoretycznie, powiedzmy Bruce Willis, nie, i tak dalej. Mówię, co ty gadasz, nie, tam zagrałem, będzie git, i nagle jak poszła ta promocja, wszystko postawili na moją twarz, to było takie wow, nie, i to było też zaskoczenie, myślę, że dla mojego otoczenia. No ale wiesz, często mówi się, że przyjaciół nie poznajesz w biedzie, ale właśnie kiedy masz ten największy sukces, jak było u ciebie? Były jakieś takie niesnacki, było coś takiego, że straciłeś przyjaciół? No. Był. No powiem ci, że na przykład roli, był taki moment, że roli gratulowali mi ludzie, których mniej znam, niż ci bliscy. W sensie, wiesz, że to wiesz, niestety i popularność, zwłaszcza taka mocna, jaka była w tamtym momencie, stwarza, szczerze mówiąc, nie wiem, czy obustronnie, ale stwarza pewną barierę, nie? Że nagle twój ziomeczek taki, kurwa, z którym, wiesz, widzisz się na co dzień, tam możesz się z niego pośmiać, podżyć łacha, nie? Nagle, kurwa, tutaj ci, wiesz, wystrzela i powiem ci, że przy wielu znajomościach taka bariera się pojawiła. Nie, były rzeczy takie, które mnie bardzo bolały, czyli na przykład jak się spierałem z kimś albo kłóciłem, nie? To najprostszą rzeczą, jaką druga strona mogła zrobić, to powiedzieć, to by już odjebało. Jesteś, kurwa, wiesz, że już ci sodówka do głowy odjebała, nie? I stary, wiesz, to jest coś takiego, wobec czego stajesz się bezsilny, nie? Bo kłócisz się z kimś, powiedzmy, kogo dobrze znasz, nie? Na jakiś temat, a ktoś się tak, wiesz, jakby odcina, nie? Więc... To pokazuje to, jaki to potrafiło stworzyć dystans między
między mną a osobami mi bliskimi. Mm-hmm. A tak zupełnie serio, nie zachłysnąłeś się nigdy tym wszystkim? No bo zobacz, zostałeś wybrany najprzystojniejszym facetem roku w głosowaniu bardzo prestiżowego portalu Pudelek. Potem jesteś ambasadorem Lexusa. Potem jest ta informacja o tym, że związałeś się z asfaltem, co jest bardzo ciekawe. No a potem pojawiasz się też na okładkach wielu, wielu gazet. Potem jeszcze jest kilka, trochę większy fragment czasu i grasz w teledysku w Dody, w którym się z nią całujesz, gdzie to jest marzenie Tomka Fornala. Nie odbiło ci? No. Boże, to wspaniały teledysk. Ja się tak zastanawiałem nad tym, czy w ogóle, wiesz, jako uliczny raper jechać tam, to była jedna z fajniejszych jakby przygód w moim życiu. Mhm. A jeżeli chodzi o czy mi odbiło? Mhm. No. Ja starałem się, wiesz, jakby to trzymać. Mi się wydawało, że trzymam to jakoś na dystans, mhm. nie? Bo gdzieś tam. Bo mi się wydaje, że jestem skromnym człowiekiem, albo takim, mm-hmm. który, wiesz, z tą swoją pewnością siebie nie wybija się za mocno. Ale teraz z perspektywy tej, jak siedzę u ciebie mm-hmm. i patrzę wstecz, to na pewno były momenty, kiedy mogłem się tym zachłysnąć. Nie jakoś tak, mm-hmm. wiesz, mocno, ale to jest, wiesz, to jest na zasadzie, że sława, popularność, to co się wokół ciebie dzieje, to jest działa na ciebie jak narkotyk. Mm-hmm. Wiesz, podbija ci te wszystkie neurotransmitery, mm-hmm. serotoninę, dopaminę i tak dalej. I jednak działa na ciebie mocno. No i pompką są ludzie, no bo to ludzie dookoła ciebie też zachowują się inaczej. Tak, to jest tak, to jest też zgubne. I to widać, wiesz, to jest taki standardowy case, nie? Że ludzie ci mówią, jesteś fajny, kurwa, jest zajebiście, klepią cię, wiesz, mm-hmm. po plecach. Poczekaj jeszcze chwilę. Podwinie ci się, kurwa, noga, to ci sami ludzie się, wiesz, zlecą i będą cię dziobać albo, wiesz, wyrywać ci ciało jak hieny. Mm-hmm. No rozmawialiśmy przed rozmową o Robercie Karasiu i to jest trochę ten sam case, ale tak jak ci poleciłem już tak. tego Dave'a na HBO, to tak samo u mnie jest taka rozmowa z Anetą Wroną, która zajmuje się celebrytami w momentach kryzysowych i pomaga różnym ludziom, jeżeli chodzi o sprawy językowe. I ona właśnie opowiada o tym, że jak pracuje z popularnymi ludźmi, to tłumaczy im, że patrzysz w lewo, jest niedziela, patrzysz w prawo, jest niedziela. Każdy dzień zaczyna wyglądać tak samo i słyszysz tylko i wyłącznie dobre głosy, mhm. dobre szepty, bo każdy, kto mówi dookoła ciebie dobrze, na twój temat, będzie w twoim towarzystwie. I że ludzie to robią egoistycznie dla siebie często, a nie dla ciebie. Bo wtedy po prostu tracisz tą czujność, tą uważność tak, no tego to świata. Też jest, wiesz, to też jest taka sprawa, że jak, wiesz, jak świecisz jasno, to każdy chce się znaleźć w tym mhm. świetle. Jak nagle okazuje się, że nie wiem, czy przygasłeś coś, na przykład, czy ty się gorzej czujesz, czy znajdujesz się w gorszym momencie, to ci ludzie potrafią ciebie potraktować jak trendowatego, bo nagle boją się, że się mhm. od ciebie czymś zarażą. Nie? To mówię na przykład o case'ie depresji. Nie? Mhm. A to szybko cię to złapało, że kiedy nagle zobaczyłeś, że już nie są wszystkie lampy na ciebie? Seria? Znaczy nie, to ja, żeby to nie było, że depresja mnie złapała jak mi przygasło, bo mhm. ja wiesz, ja potem jakby pracując nad tym, patrząc wstecz, widziałem na przykład, że ja zawsze miałem takie takie przygaszenia, jak przychodziła zima. Mm-hmm. Takie, wiesz, sezonowe stany depresyjne. Pierwsza mocna, taka bardzo mocna, to po zakończeniu, jakiś czas po zakończeniu zdjęć do Ślepnąc od świateł, na zasadzie, wiesz, że miałem orkę, ale mhm. dużo się działo, zżyłem się z tymi ludźmi, nie, wiesz, i tam powiedzmy po miesiącu, czy tam po dwóch miesiącach, jak to wszystko znikło, nie, ja mhm. jeszcze nie byłem znany, starałem się pisać teksty, coś tam robić, wiesz, i nagle, wiesz, zaczęła wciągać mnie taka, wiesz, czarna dziura, że, mhm. wiesz, już nie ma tych ludzi, nie ma, wiesz,
nie ma tych zajętości, nie? Bo ja naprawdę miałem dużo, wiesz, od treningi, próby, zdjęcia, co tam jeszcze, no, zajęcia dykcyjne, wiesz, aktorskie i tak dalej, to wiesz, mój kalendarz wyglądał grubo przez duży czas. I nagle, no to 8-9 miesięcy. Nagle przychodzi taki nóż, i ty nie wiesz, wiesz, na początku odpoczywasz, potem nie masz co ze sobą zrobić, wiesz, starałem się pisać teksty i to była taka pierwsza mocna. To Marta Malikowska, pamiętam, mnie tak jakby podnosiła w tym, poczekaj, musisz urodzić tą rolę, nie, bo tam się w ogóle premiera przełożyła o rok czy tam o półtora roku. I Marta Malikowska mnie wtedy jakby podnosiła na duchu, na zasadzie wytrzyma jeszcze trochę, wyjdzie to i będzie lepiej. Nie? I było? Tak. No, wyszło, no ale to jest, wiesz, to jest... Było, bo zaczęło się w końcu coś dziać, nie? Więc jak zaczynasz się napędzać tym, że się dzieje, no to masz również energię i siłę na wiele innych rzeczy, nie? Nie tylko to, co się z tobą dzieje. Okej. Ale twoim zdaniem wykorzystałeś czas po serialu najlepiej, jak tylko mogłeś? Ja wierzę w to, że w moim życiu dzieje się to, co się dziać powinno. I zawsze, kiedy miałem takie przemyśleniówki, że coś bym zmienił, w sensie, wiesz, wracałem wstecz, w sensie myślami, że kurwa, to bym zrobił lepiej, albo to bym nie posłuchał tej menedżerki, powiedzmy, zrobił coś innego i tak dalej, to za jakiś czas przychodziły jakieś zdarzenia, że utwierdzały mnie w tym, że to, co się stało wcześniej, stało się po coś. Więc wiesz, więc pytać, czy mógłbym wykorzystać lepiej ten czas, to może jest za wcześnie. No ale przyjść tak, rzeczy, które... No, wiesz, tutaj sobie rozmawiamy, bardziej chodzi mi to w perspektywie tego, czy teoretyzowałeś sobie, że mogłem jednak to na przykład jeszcze zrobić, nie? Albo, no bo z tą płytą to już... To teoretyzowanie to tak, ja zawsze, ja byłem... Póki nie zacząłem skakać, to byłem takim typowym overthinkerem. Za dużo rozkminek i tak dalej prowadziłem w swojej głowie, które często mnie przytłaczały. Jakie miałeś propozycje do programów telewizyjnych? Możesz mówić. No stale, ale to mam mówić po programach, czy... Po programach na stronie. Dobra. Tam, gdzie się przebierasz i musisz śpiewać. Jak oni śpiewają? Tak? To jest, że robisz siebie tam, wiesz... No, tak, no. Tak. Co tam jeszcze? Boże. A Taniec z Gwiazdami był? Było coś takiego, czy mi tam... Nie, Taniec z Gwiazdami nie, ale była taki format, który jak usłyszałem sam tytuł, to powiedziałem, że nie. Sam format wyglądał ciekawie, bo potem obejrzałem jakieś dwa odcinki. Chyba Joanna Jędrzejczyk tam poszła ze swoją mamą, ale miałem zaproszenie do starsza pani musi wiknąć, że idziesz do reality show ze swoją mamą. Jak ja usłyszałem ten tytuł, wiesz, ja powiedziałem mojej mamie, że mi stary ten tytuł mi, wiesz, skreślił ten, jakby było co innego, jak inaczej się nazywało, to pewnie bym poszedł z moją mamą, ale jak starsza pani musi fiknąć, stary. Mówię, nie. To jednak. Coś tam jeszcze, to było, były zazwyczaj popularne takie właśnie... No dance, tam masz... Coś na jakiejś zasadzie, coś było z tej, któryś z tańcem, ale już nie powiem, pamiętam, który. Czyli tam, bo mi się tak wydawało, że ty byłeś bardzo wtedy gorącym nazwiskiem do takich rzeczy, a była szansa, którą odrzucić. A to też jest, wiesz, też po czasie widzę to tak, że chyba producenci nie lubią, jak im się odmawia. Nie? W sensie, że wiesz, przychodzi, o ten odmawia, to już jest za ten. No, albo na mocny, jest... ale to jest ta opcja, że stary, albo prowadzisz coś zgodnie z sobą, albo robisz coś na siłę, nie? Ale zobacz, jeżeli jak ja bym miał mówić, że się zmieniło dużo rzeczy w tobie. Więc teraz pytanie, czy to robiłeś zgodnie z sobą,
Tylko teraz pytanie, z którego momentu? Zgodnie z sobą z tamtego. I teraz jakby, teraz pewnie bym... Też miałem jakieś, no nie, może nie wprost od samych federacji, ale gdzieś tam ludzie się mnie albo wybadywali, w sensie wybadywali, jak to brzmi, badali, czy na przykład bym się pojawił w jakiejś freakowej organizacji MMA. I mówiłem, wiesz, od razu, że nie. Więc to jest, robię coś zgodnie ze sobą. W sensie, z tego wiesz, momentu. No bo to też momentu, po prostu zostawia to, że zawsze możesz zmienić zdanie, to nic strasznego. Tak. Znaczy to ogólnie publika taka mainstreamowa jest trochę, jakby to ładnie nazwać, bardziej wybaczająca niż publika rapowa, zwłaszcza publika rapu ulicznego, która jest, wiesz, hermetycznie stricte nastawiona, jeżeli raz coś powiedziałeś i potem zmieniłeś zdanie, to stary, to będą cię za to jebać. No jasne, że mamy tak. Teraz na przykład przykład bodajże Pej, który nagrywa z Malikiem. A publika mainstreamowa jest taka, że szybko zapomina, jeżeli czymś fajnym, albo czymś fajnym, fajniejszym, albo czymś gorszym, okropniejszym, to przykryjesz, nie? No ale wiesz, bo ta publika uliczna i hermetyczna ma ten... I gdyby oni mogli tylko zajrzeć trochę do kuluarów tego środowiska, to nagle to wszystko by porzucili. Bo to sam wiesz, jak to jest, że ci, którzy najgłośniej mówią o tych zasadach i o tych rzeczach... To tak samo jest, tak. Najdalej, to samo jest wszędzie. Ja byłem... Z politykami, z gangusami, ze wszystkim. Nie? Ci, co najgłośniej krzyczeli o zasadach, kurde, poszli na 60-tki, w sensie, wiesz, z politykami. Ci, co najgłośniej krzyczą o, wiesz, o moralności i tak dalej, bo jakbyś mi się dobrał do dupy, to okazałoby się, że stary, że... No jest grubo. Że jest grubo. Dlatego ja sam wiem, bo wychowałem się na tym rapie, dookoła tego rapu i jeżeli ktoś naprawdę ma tak bardzo zamkniętą głowę, to współczuję, bo po prostu to tylko i wyłącznie robi krzywdę, a słuchacze niestety w to wierzą i wydaje mi się, że trochę wpuszczenie trochę światła w to środowisko dałoby to tylko i wyłącznie więcej luzu. Nie byłoby takiego spięcia na niektóre rzeczy, które tak w rzeczywistości zupełnie serio to nie istnieją. I to mi się wydaje, że akurat te środowisko to jest... jest kwestia, wiesz, to, nie zapominajmy, że rap cały czas jest show biznesem. I to się dotyczy wszystkich postaci show biznesu, liczy się twój wizerunek, który, wiesz, wykreujesz, czy kreujesz go zgodnie z, powiedzmy, ze swoją osobowością, który jest prawdziwy, jakby w jakiś sposób mocno analogiczny do ciebie, czy kreujesz, powiedzmy, pod publikę, czy pod to, jak chcesz, żeby ludzie cię widzieli. Dokładnie, no ale to też jest tak, że dzisiaj występując w show biznesie, w internecie, jakkolwiek to zwał, nie masz obowiązku pokazywania wszystkiego. I ja przez długi czas też zawsze byłem takim oponentem, że tylko prawda, ja tylko i wyłącznie prawdziwi raperzy. A dzisiaj wydaje mi się, że ci ludzie, którzy kreują swój wizerunek w mediach, mają więcej prawdy w sobie, w swoim domu, w swoim życiu, no bo oni są sobą tam, a na scenie właśnie grają postać, oni wychodzą i to jest ich robota. No jednak to jest ich praca. Jak no sobie tak, spojrzysz tak na to, ja pamiętam jak... Ale to wiesz, to jest, bo to dotyczy się też ludzi, którzy są właśnie prawdziwi w tym, co robią. I kwestia jest taka, że publika się tak bardzo przywiązuje do tego twojego wizerunku, że nie widzi ciebie innego, w sensie wiesz. No dobrze, zobacz, ale ty też byłeś prawdziwy przed narodzinami Stacha i po jego narodzinach. To są dwie równe prawdy o tobie. I Stacha i Antka. Nie? Tak, no tak. No ale mówię, że ta pierwsza cię tak zmieniła, bo Antek się rodził jak król. Ale chodzi o to, że... Odwrotnie, Antek się rodził pierwszy jak król, a Stachu był drugi. Okej. To się pomyliłeś ty, a nie ja. Tak? Bo ja sobie zapisałem. I to posłuchamy potem. Dobrze. Tak, ale... Możemy się założyć, to dobrą wsuwę. No ale wiesz, chodzi mi o to, że to są dwie prawdy. I teraz jedna optyka wyklucza drugą. Nie, no bo nagle co? Już jesteś nieprawdziwy dla tych, co byli przed tym.
Więc wiesz, to zawsze jest tylko i wyłącznie kwestia tego, co chcemy dostrzec w tej całej sytuacji. Bo jeżeli dostrzegamy w tym, że to jest rap, to jest rozrywka już dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie rozrywka. Kiedyś szukaliśmy w tym prawdy o życiu. Tak. Ja słuchałem rapu, bo chciałem myśleć, że nie tylko ja tak mam. To była moja tak, rzeczywistość. To był stary, jak słuchałem fenomen jest, ludzie przeciwko ludziom tak. I tak dalej, to była moja rzeczywistość. Chciałem wiedzieć, że rzeczywistość ktoś widzi tak samo jak ja. Dzisiaj rapu ludzie często słuchają do tego, że bawią się na domówkach i chcą posłuchać Kizo. I to jest... Dla rozrywki. Dokładnie. Wiesz, zupełnie kiedyś inne... kiedyś rap zupełnie się odżegnywał od rozrywki. Jeżeli robiłeś rap dla rozrywki, to nie byłeś prawdziwy. I to jest na przykład... Tede. Case Tede, dokładnie. No. Który przetarł tak naprawdę szlaki wielu, już jakby nie zagłębiając się w temat. A teraz rap jest robiony głównie dla rozrywki. Nie wiem, wiesz, nie jestem na bieżąco aż tak bardzo, bo być może, wiesz, młodzi ludzie, którzy słuchają rapu, mają w tam gdzieś jakieś, wiesz, odnajdują jakieś, jeśli mówię o tych rozrywkowych numerach, jakąś prawdę o swojej rzeczywistości, o sobie, gdzieś się bardzo identyfikują. Ale teraz w porównaniu z tym, co było wcześniej, jakby ogólny obraz rapu widzi się tak, że to jest wielki melanż. No tak, tak, ale też ten segment uliczny mimo wszystko uważam, że trzyma się nieźle, a druga sprawa jest, że takie powiedzmy ten truskulowy rap typu Mielski chociażby, uważam, że to będzie trend, który będzie rósł i dzisiaj, jeżeli dalej trzymamy się taki gość jak Tako gdzieś tam w piku i to jest jednak dalej rapowane, to jest nadal o czymś, mimo wszystko to jest nadal przekminione. A to ciekawe, no bo truskul to jest właśnie ten jakby to jest ten ta czas, dziedzina, która... To jest ten czas, o którym rozmawialiśmy, lot na całe życie, tak? Tak, no, tak. To jest znaczy, ten, zanim... To jest mniej, ale nie, chodzi o ogólnie to, że to... Ja bardziej kojarzę z Dixonów, z ulicznym ale nie, ale chodzi mi, że w tamtym okresie to był taki najlepszy moment, te 2.8, tak, 2.10 tak, to był tak, najlepszy tak. moment, bo mi chodziło o czas, a nie o samą płytę. Więc to był taki czas i wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w bardzo podobnym momencie, patrząc na to, że jest taki, masz takiego o co chodzi, który też już, to jest zobacz na jego Tarho Terror, ta ostatnia płyta jest naprawdę też fajnie przerapowana. A ale zresztą to wiesz, fajnie to jest jakby ta amplituda, nie? Że masz piki po prostu różnych, to się we wszystkim i w kulturze przejawia i w nauce i tak dalej, że masz po prostu przesysz czegoś i nagle odbicie w drugą stronę, nie? Więc tu, jeżeli chodzi o rap, to moim zdaniem ciekawe spostrzeżenie, ale właśnie pójdę za nim, że masz już przesyt tego imprezowego tak, jest. Rapu, tego wiesz i faktycznie to... No Mata, trzymam kciuki, żeby to poszło w tą stronę. Mata w 9 dni robi 390 tysięcy wyświetleń na YouTubie. To pokazuje, że może faktycznie coś tam się zmienia. Ale jeszcze powoli zmierzając do końca naszej rozmowy. 2 lata temu powiedziałeś, że nie jesteś w żadnej agencji aktorskiej. To coś uległo zmianie? Tak. Czyli jesteś w grze razem z agencją. No, mam agencję aktorską, mam też agentkę, w ogóle się, no. Czyli teraz się dużo dzieje. dzisiaj rano, mamy godzinę 15. O 6 rano zszedłem z planu, ostatni dzień w zajebistej produkcji, o której, mówiąc słowami, pani Janoszek, nie mogę nic mówić. Ale bardzo fajne, że tak powiem, brutalne, mocne, mroczne kino. Dobrze, a był pomysł na ciebie w Warszawiance? Chyba nie. A widziałeś Warszawiankę w ogóle? Czekam. Na co czekasz? Czy już wyszedł ostatni odcinek? A nie, bo jest 11. No, więc jeszcze trochę. Czekam, aż wyjdą wszystkie. Okej, no to ja już tam sobie skubię powolutku. Jak? To jest tak, że jak się ma dużo wolnego czasu, to warto zobaczyć. Ja się spodziewałem więcej. Zobacz, ja tak? się spodziewałem. Dużo więcej się spodziewałem. Szczerze powiedziawszy, to nawet połowy nie zaspokaja tego, co się spodziewałem. Myślałem, że to będzie dużo lepsze. Ja to oglądam ze względu na to, że nie mam czasu i wychodzi jeden odcinek w tygodniu.
Więc to jest taki mój rytuał, że w poniedziałek po prostu staram sobie... To widzisz, to ja czekam po to, żeby to, wiesz, obejrzeć na raz, na dwa razy i nie czekać na następny. A... Nie, bo ja nie mam ten, nie dałbym rady. Jeżeli nie widziałeś za to dokumentu o McGregorze, to dużo bardziej polecam to. Świetny jest ten dokument o McGregorze, na Netflixie jest. No wiem, właśnie też przymierzałem się. Oj, polecam. W jeden dzień to łyknąłem. To było aż tak doskonałe. Naprawdę jest świetne w ogóle, bo nie wiem, czy widziałeś ten pierwszy dokument o nim. Jest na HBO. Ten pierwszy, o tym właśnie, jak mieszka z tą swoją partnerką, którą jest całe życie i ona go utrzymywała i tak dalej. Ten dokument jest naprawdę super. Dzięki której jakby no, nie było, osiągnął to, co osiągnął, bo zawsze ludzie, którzy osiągają dużo, muszą mieć gdzieś jakieś też wsparcie. No, no tak, i tak samo było u Mameda, który u mnie w podcaście o tym mówił, że Ewa, jego żona, pracowała, a on chodził na treningi. No a ty masz na przykład kogoś takiego, jakiegoś takiego sportowca, którego chciałbyś zagrać, rapera, a nie chciałeś zagrać, to może jakiegoś sportowca? Nie chciałem. No i były momenty, że żałowałem. Mhm. A potem, ale to były takie sekundowe. I potem mówię, kurwa, dobrze, że nie, bo tam, to nie, ty wiesz, co innego by było, jakby to była historia, powiedzmy, fikcyjna, oparta na, a to było przedstawiane jako... Ale fikcyjne opowieści o raperach, wszystkie w kinie są fatalne, w polskim szczególnie. No to widzisz, miałeś niby... No, oprócz głównego, znaczy cała ta... Inaczej. Pierwowzór scenariusza pisał mój znajomy. I ten scenariusz został tam potem tyle razy pozmieniany, że to w ogóle trochę odbiegło od rzeczywistej rzeczywistości. No dobrze, ale wiesz, to też tak już od zupełnie, bo widzisz, bo znowu zamykamy cię w klatce tego, że jesteś trochę zakładnikiem odbiorców. Bo gdybyśmy spojrzeli na to tylko i wyłącznie artystycznie, bierzesz tę robotę, znasz się na tej robocie, wrzucasz się znowu w kategorię aktor bardzo ważny, no bo to jest to bardzo ważny film. Dużo ludzi to widzi w kinie, dużo ludzi patrzy na ciebie jak na aktora, nie na już stricte jak na rapera, tylko na aktora. I teraz ale ja to by inaczej. Dlatego, że byłem raperem, dlatego... No wiem, w sensie ja doskonale zrozumiem, dlaczego ty tego nie wziąłeś, ale chodzi mi o to, że patrząc, jakbyś miał... Teraz mówisz o tym, że masz ten kryzys, powiedzmy, z pisaniem, nie? I myślisz sobie o tym w ten sposób i zastanawiało mnie, na ile, tak w rzeczywistości, na ile to mogło ci zaszkodzić. Tak zupełnie serio, jakbyś miał pomyśleć sobie, mogło ci to bardzo mocno zaszkodzić? Jeżeli biorąc jakby opierając nasze dywagacje na widowni ulicznego rapu, to tak. A jeżeli chodzi o na przykład o show biznes, to już nie. Bo to wiesz, to jest case na zasadzie, że im wiesz, im głośniej, tym lepiej. Nie? Ale ja jakby nie chciałem, jakby tego też nie rozpatrywałem na zasadzie, czy po prostu nie chciałem, nie czułem, nie chciałem się wcielać w rapera, który ledwo co zszedł z tego świata i jakby to był fikcyjny raper, to na pewno by inaczej bym do tego podszedł. A o jakich raperach chciałbyś zobaczyć film? Kurczę, jakbym powiedział o kimś polskim. No polskim, tylko w Polsce się bawimy w tę zabawę. Jezu, tyle jest ciekawych historii. No, jest naprawdę dużo. Stary. Możemy porozmyślać na zasadzie, że chciałbym zobaczyć prawdziwy film, a nie ten. Na pewno chciałbym zobaczyć film o Moleście. Chętnie bym zobaczył film o... Kurwa, Zip Squad, stary. Tyle, co się tam rzeczy działo na Śródmieściu, wiesz, pierwsza płyta. Akurat tam jeździłem. O, dużo jest, kurwa, ciekawych historii. Żeby wyjść z Warszawy, bo to wiesz, jako Warszawiak to tutaj
W sensie znam dużo historii i wiem, że mogłyby zostać wiesz, co chciałbym zobaczyć. No. To trochę takie też oczywiste, ale chętnie bym zobaczył film o STR. Też, wiesz, pamiętam czasy, jak stary, on dopiero co wydawał te swoje pierwsze numery, bo słuchałem i jak stał się jaką wielką na przykład legendą. I też jak... szczerze mówiąc, pamiętam, wiesz, tą jego pierwszą płytę, jak... jak były z niego jakby takie, wiesz, podśmiechujki, bo on coś tam nawijał, takie jak powiedzmy śmieszne rzeczy, typu ojojoj, ile razy dałem dupy, nie? I tam, wiesz, chodzili raperzy i tam, coś tam, wiesz, ten, i nagle, wiesz, gościu, który cały czas robi swoje, nie ogląda się na boki i jak staje się, wiesz, legendą. Potem jeszcze ta historia z płucami. Stary, to jest nawet nie na film, ale na serial. Naprawdę, OSTR. No, u mnie jest 3-godzinna rozmowa z OSTR-em właśnie o tym i ta perspektywa tego też, że on jednak przemierzał drogę, której ludzie nawet nie znają w połowie, jest bardzo, bardzo... Myślę, że ten film by zaszokował wielu ludzi. Tak. I co dla mnie jeszcze zajebiście ciekawe, czego mógłbym mu... zazdroszczę mu, stary, że gościu ma wykształcenie muzyczne, jest muzykiem przy okazji. No rozumiesz? Do mnie ojciec nie miał cierpliwości i u mnie to nie pykło. Do Ostrego też nie miał jak coś. Do Ostrego też nie miał. Ale jest, wiesz, umie nuty, umie grać, umie, wiesz, więc... Umie hip-hop. I hip-hop umie. Naprawdę, wiesz. No to ja dużo jeżeli też ktoś, jeżeli ktoś umie muzykę, i umie hip-hop, to jest stary, to już jest, wiesz... Jak umie muzykę, to bardzo dobrze umie hip-hop. To myślę, tak. że to jest na pewno... Ja na pewno zobaczyłbym taki prawdziwy, ale taki w 100% prawdziwy film o Pei. To byłoby coś niesamowitego i wydaje mi się, że jest, ten ten brutalny film, o którym mówiłeś i schodziłeś... Tam brutal film, czy tam serial, o którego schodziłeś o 6 rano, to mógł być o Pei. Wiesz, jakim bym film zobaczył, stary? O kurwa. O Kaczym. To by też było dobre. Stary. Jeszcze Góral by się teraz przypomniał od razu. To też by było bardzo dobre. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Mamy to. To było wielkie i miłe spotkanie. Dziękuję bardzo.